Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak miło im jest Was powitać w tym filmie, ponieważ dzisiaj omówimy coś naprawdę fantastycznego. Mianowicie, legenda staje się rzeczywistością, czyli garść informacji o nowych epikach. 19 kwietnia 2024 rok. Może troszeczkę nie nagrałem filmu przez dwa tygodnie, to prawda, ale za to wracam jako pierwszy z informacjami o nowych epikach. Jestem z tego powodu bardzo dumny. Nawet przygotowałem zajebisty mikrofon, w ogóle to jest atrapa, to nie działa jak coś. Tutaj mam prawdziwy mikrofon w tym miejscu, ale w tym wyglądam poważniej. Szanowni Państwo, to będzie film, w którym śmiało możecie skrytykować mnie i moją osobę, ponieważ no chuj się znam ogólnie na tych epikach, więc ciężko będzie mi tutaj powiedzieć cokolwiek konstruktywnego, natomiast po prostu z perspektywy osoby, która nigdy epika nie trzymała w dłoni, ani nawet nie widziała jej chyba na żywo w grze, jeżeli chodzi o, wiecie, o taki realny itemek w ekwipunku, sprawdzę po prostu, co ciekawego twórcy przygotowali, a ja już wiem, co przygotowali i przygotowali naprawdę mega fajną bombę. To mi się, Jezus, widzieliście pewnie po miniaturce. Jakby ja jestem mega zafascynowany tym, w którym kierunku idzie ta gra. Przy filmie przedstawię Wam te informacje. Nie będę się odnosił do rzeczy endgame'owych, ponieważ to jest kanał rozrywkowy o Broken Ranksie. Jeżeli interesuje Was tutaj, wiecie, taki pogląd na to, czy to będzie zbalansowane, czy to będzie skuteczne, czy to będzie fajne pod kątem technicznym, to zapraszam serdecznie do innych youtuberów Broken Ranksowych. Ja tutaj będę tylko jako osoba, jako taki bambik, wiecie, o co chodzi, nie? Patrzcie, jaki mam wielki fotel. Fotel się nie mieści nawet w kadrze. Szanowni Państwo, przeczytamy sobie to. Kiedyś nagrywałem taką serię, gdzie sobie ogarniałem jakieś takie rzeczy devblogowe. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta w ogóle devblogi. Na pewno pamiętacie, bo tu nie ma nowych graczy. I witam Was serdecznie w takim właśnie stylu odcinka, więc może sobie tutaj przeczytajmy co nieco. Wielkimi krokami zbliża się kolejna aktualizacja, a w niej to, na co czeka wielu z posiadaczy najpotężniejszych broni w grze. Dobra, nie będziemy tego czytali jednak. No tak, chodzi ogólnie o to, że wprowadzają nowe epiki. I te epiki nie są do końca nowe, ponieważ będzie to upgrade. Będzie to upgrade epików, które już są na serwerze. To znaczy, będzie można taki zwykły epik, na przykład taką latarnię życia, ulepszyć sobie do latarni życia V2. Jestem w ogóle ciekawy, czy te V2 będą miały jakieś swoje nazwy, na przykład, wiecie, legendarna latarnia życia, czy coś. To by byłoby mega spoko. No może jakieś bardziej oryginalne nazwy. Dobra, i szanowni Państwo, co my mamy i co my wiemy o tych epikach? Na początku są w ogóle nudy. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę, szanowni Państwo, twórcy devbloga Gendy Tartakowski, panie Drygu. Dlaczego dajecie najnudniejsze informacje na sam początek, a dopiero na sam koniec najciekawsze? Może jest to jakiś chwyt marketingowy, ale tutaj mi widzowie zaraz uciekną. Na początek, wymagany poziom, żeby taki epik założyć, to jest level 120, czyli prawdopodobnie nigdy tego na kanale u mnie nie zobaczycie. Waga takiego epiku to 15, pojemność 32, no i oczywiście będą to znowuż bronie. Ranga epiku będzie 12. Dodatki, wzmocnienie drifów 60% i dodatkowe PA1. No, dodatkowe PA już było w tych pierwszych epikach, z tego co kojarzę. Mogliby dać tutaj 2 PA. Myślę, że mogliby tutaj troszeczkę zaszaleć, ale prawdopodobnie tutaj youtuberzy od balansu lepiej Wam wyjaśnią, dlaczego tego nie zmienili i nie jest tutaj 2 PA. Ilość statystyk analogiczna do innych sprzętów na 120 poziom, ilość slotów na drify i wielkość to 3 razy arcydrift. Z tego co wiem, to jest podobno też dobre, w sensie tego nie było, a teraz takie coś jest. To tutaj ponownie odsyłam. Przechodzimy teraz do drifów, jeżeli chodzi, nie, poprawiam ten mikrofon, jakby to cokolwiek miało dawać. Zobaczcie, to jest naprawdę atrapa, patrzcie widzowie, to nawet nie jest podłączone do prądu. Nie wiem, czy to widzicie. Dobrze, te drify nie będą posiadały, znaczy te epiki nie będą posiadały drifów już założonych domyślnie. Będziemy mogli sobie sami te drify tutaj modyfikować. I w związku z tym wchodzi też do puli dropa drift R, tak się nazywa. Jest to drift, który jest zawarty w epiku Latarnia Życia. Teraz tak, mamy tutaj w ogóle zakładkę ulepszenia i wytrzymałość. To pozwólcie sobie pominę. Tutaj macie tabelkę, możecie sobie zobaczyć. Szanowni Państwo, zróbcie sobie pauzę. Tu możecie sobie zobaczyć. Ogólnie chodzi o to, że no tutaj będą jakieś tam ułatwienia dla osób, które chcą sobie ulepszać. Bla, 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 pierdu, pierdu, Baloci to wyjaśni na pewno. Nowe właściwości. Szanowni Państwo, tutaj mamy teraz konkrety. Przejdźmy zatem do wisienki na torcie. Co właściwie nam te legendy dadzą nowego? Co będzie je wyróżniać od innych sprzętów i epików? Otóż otrzymają dwie dodatkowe właściwości, których nie spotkacie nigdzie indziej. Pierwsza z nich to dodatkowe gniazdo na arcyorb, bla, 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 okej. Za to druga będzie zupełnym unikatem w skali gry. No i mamy tutaj zdjęcie, już wiadomo o co chodzi. Widzieliście też na pewno na miniaturce. Szósty slot do atakowania, szóste pole ataku dla każdej klasy, z tego co się zorientowałem. I tutaj mamy nawet taki mieczyk. I tutaj w ogóle mamy taki mieczyk. Jestem ciekawy, czy ten niebieski miecz będzie widoczny podczas walki, czy on jest tylko tutaj w taktykach, w tej zakładce. To jest ciekawe. To jest w ogóle coś mega, tak szczerze mówiąc.
Kiedyś nagrywałem taką serię, teraz przygody starego kamienia. Kiedyś nagrywałem taką serię jak pomysły na profesję i tam chyba była taka profesja, która miała 6 punktów, czy 6 pól ataku. Fajnie, że w końcu to wprowadzili. Mamy rok 2024, mega. Tutaj są podzielone opinie ogólnie. Niektórzy, czyli mój ziomek, z którym gadałem już, twierdzą, że to będzie słabe, ja twierdzę, że to będzie zajebiste na przykład, nie? Mega mi się ta zmiana podoba. Jedyne, co mnie martwi, i tu będziecie też w ogóle podzielić się w komentarzach opinią o tej zmianie, martwi mnie to, jak to będzie wyglądało na aplikacji mobilnej, bo no niedługo te mobilki mają wyjść do Broken Ranksa i jak ja sobie tak patrzę, w sensie patrzcie, ja mam na przykład telefon, nie? To, wow. I tutaj przypuśćmy, kurde, czekajcie, muszę go wyłączyć. Tutaj przypuśćmy będzie nasz przeciwnik, tutaj będę ja i moje HP, a tutaj przeciwnika HP. No i czy tutaj mi się zmieści jeszcze 6 kółek? To mnie bardzo ciekawi, jakby... Nie jestem przekonany, czy to czasami nie będzie bardzo mocne utrudnienie dla graczy mobilnych. Ja w ogóle mam duże przemyślenia na temat tego, jak oni chcą zrobić mobilkę, żeby nie była nieprzyjemna do gry. Mam nadzieję, że coś wymyślą, bo jak takie 6 okien się wprowadzi na mobilce, no kurde, to może być takie małe, że to może być no, nieprzyjemne w klikaniu. Natomiast to mobilki przed nami, może coś tutaj ciekawszego wymyślą, może jakiś inny interfejs na mobilkach będzie, ja w sumie bym na to liczył, też na pewno będę dużo na mobilce grał. I tak, no i mamy ten 6 slot. No dla mnie jest to mega, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało interfejsowo. Wygląd. Oprócz czysto gameplayowych rozwiązań, legendy zaoferują też wrażenia estetyczne. Ich wygląd się zmieni i otrzymają specjalne efekty wizualne, które od niedawna są dostępne jedyne w skinach unikalnych. Okej, to było w poprzednim update'cie. Ej, w ogóle widzowie, chcecie, żebym ja takie update'y dla was nagrywał? W sensie, bo wiecie, jakby... Ja tego... Tak sorry, że przerywam wam tutaj delektowanie się tym update'em i w ogóle. Ale ja tego nie nagrywam, bo mam wrażenie, że mocne hejty by były pod tym. W sensie, bo ja nie... Wiecie, ja mam 77 poziom. Co ja wiem o grze, nie? Tak szczerze, ale takie pierdoły w sumie mogę wam ponagrywać, jeżeli byście byli ciekawi, bo zakładam, że sporo osób chce zobaczyć właśnie taki opis zmian, taki chillowy powiedzmy, a nie jakiś super wiecie, szczegółowy. więc dajcie znać, czy w ogóle jest sens, żebym częściej dla was takie update'y nagrywam. Warto tutaj zaznaczyć, że wygląd ten będzie zarezerwowany tylko dla posiadaczy legend, morfowanie ich będzie niemożliwe. Okej, ciekawe jak to będzie wyglądało. Ja w ogóle mam duże przemyślenia, na przykład jak mam taką latarnię życia, tutaj znowu się do niej doczepię, jak ona będzie miała nowe unikalne animacje, moim zdaniem to może być zajebiste i chyba będę zbierał na epika w tej grze, tak mi się wydaje. Ja bym chciał epika. Jakby, szanowni państwo, czy ktoś z was ma epika na zbycie? Żartuję. Sposób wytwarzania. Skoro przebraliśmy przez to, czym są nowe epiki, to przejdźmy do tematu ich pozyskiwania. Powiem wam tyle. Ja tutaj poczytałem. Po pierwsze, mamy 120 level i to jeszcze nie będzie moment, w którym prawdopodobnie założycie epika, bo będzie trzeba jeszcze zrobić po pierwsze rozbudowaną misję. Oprócz rozbudowanej misji będzie trzeba bić bossy. Tutaj też jest taka informacja. Nie będzie to jednak ani zadanie, ani zlecenie. Wyświetli się jako całkiem osobne okno z dedykowanym interfejsem. Wow, bardzo fajna sprawa. Podoba mi się to, że w Broken Ranksie wprowadzane są rzeczy i mówię to jako osoba, która jeszcze nie zrobiła questów fabularnych, bo chce je nagrać na odcinek. Nie była jeszcze nigdy w Talii. Nie wiem, jak Talia wygląda. Że są wprowadzane rzeczy, które są całkowicie nowe. Czyli wiecie, na przykład nie jest tak, że jest nowy mobek, i no powiedzmy, że nowy mobek, tylko jest po prostu nowy interfejs, jest coś całkowicie nowego, świeżego i to jest moim zdaniem fajna sprawa, w którym można na bieżąco śledzić swój progres. Cały proces, zaraz też dopowiem, o co mi tutaj chodzi. Cały proces zostanie podzielony na 3 etapy możliwe do wykonywania jednocześnie, niezależnie od siebie. Pierwszym będzie wzmocnienie posiadanego epika, drugim zdobycie określonych przedmiotów, a trzecim pokonanie określonej ilości bossów i opcjonalnie czempionów. No zakładam, że jak takiego epika będziecie chcieli stworzyć, a mówię to z perspektywy osoby, która aktualnie przez chyba 2 tygodnie urlopu biegała i zbierała flaszki, żeby stworzyć Aquatona, udało mi się swoją drogą niedługo filmik z tego, no zakładam, że będziecie musieli tak spędzić 400 godzin, żeby to zrobić, ale może się mylę. Etap wzmacniania epika będzie miał dość proste wymagania. Osiągnięcie 16 poziomu obu drifów oraz inkustrowanie sprzętu na 3 gwiazdki złotego stopnia. To jest akurat logiczne. Dalej nie będzie już tak prosto. W przypadku zdobywania określonych przedmiotów złoto może ułatwić proces, bla 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 bla. Pojawią się też zupełnie nowe mechaniki, których na serwerach jeszcze nigdy nie było. Za to etapu związanego z walką już nic nie będzie w stanie przyspieszyć. Nie zaliczą się do niego przeciwnicy ubici przed otrzymaniem misji. Progres tego etapu zostanie podzielony na 2 części. Po pierwsze będzie trzeba wielokrotnie pokonać każdego bossa w grze, poza tymi, które nie posiadają instancji. To jest bardzo ciekawe. A po drugie zdobyć z nich określoną ilość punktów nazywanych drzazgami. Nie wiem, co za gość wymyślał, że będzie to się nazywało drzazgi. Jakby to jeszcze była gra tłumaczona z angielskiego, to bym powiedział, że po angielsku może mieć to sens. Jak jest drzazga po angielsku? Sprinter. No sprinter już mi lepiej, nie? Jak wojowniczy żółw ninja. No drzazgi... No nie nazwałbym tego czymś, za co można ulepszyć najlepszy przedmiot w grze.
Nazwałbym to jakoś bardziej epicko, szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Wypełnienie pierwszej części nie sprawi, że automatycznie zaliczy się druga. Ilość pozyskanych w ten sposób drzazg okaże się mniejsza niż potrzebna. Oznacza to konieczność pokonania dodatkowo większej ilości przeciwników już wybranych przez siebie, bla 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 bla. Będzie można polować na czempiony, ich zabijanie zwiększy ilość pozyskiwanych drzazg z bossów. Jest to ciekawa mechanika. Mam nadzieję, że to będzie działało w ten sposób. Znaczy wiecie, no mam nadzieję, no jak mówię, ja nigdy nie będę tego robił prawdopodobnie przez najbliższe 10 lat. Ale fajnie by było, gdyby to wyglądało w ten sposób, że rzeczywiście tylko jak trzymamy na przykład żmija czy inny epik w ręce, to wtedy się to wszystko progresuje. Na przykład jakbyśmy sobie zmienili żmija na inną broń, to wtedy nie możemy tego questa wykonywać. To było takie ekspienie broni. Fajny patent. Chociaż sam progres misji będzie można podejrzeć z poziomu interfejsu, to nie zabraknie też odpowiedniej historii związanej z epikami. To też jest fajne. W pieczarze pod garnizonem pojawi się przejście do nowej krainy o nazwie Kuźnia Losu. To właśnie tam będziecie przynosić wymagane przedmioty i na końcu stworzycie nową broń. Poznacie też Kowala Losu, który fabularnie wprowadzi was w proces i przybliży historię epików. Ze sneak peeków wiem, że będzie się nazywał Orn. Kim był Allenor, w jakich okolicznościach powstał żmij, jaka opowieść wiąże się z Imisindo. Tego wszystkiego dowiecie się już niebawem, bo 24 kwietnia, czyli mamy też już datę naszego update'u, 24 kwiecień, epiki V2. Szkoda, że nie ponagrywam dla was epików V2, bardzo bym chciał porobić ich testy, ale może kiedyś. Ostatnio mi się bardzo dobrze expi w tej grze, w ogóle naprawdę spoko mi to idzie. Więc mamy też tutaj na koniec obrazek instancji, czy to widać? Czekajcie, proszę tak troszeczkę bardziej na środek dam, co tu jest? Tłumacz, dowód zakupu, dobra, nic ciekawego. No i tak wygląda ta lokacja, oj, chwila. Tak wygląda ta lokacja. Tutaj macie tę tabelkę z poziomami ulepszenia epika i wytrzymałości legendy. Tutaj dla graczy, którzy by chcieli to zobaczyć, proszę bardzo. A tutaj mamy tę lokację. No i tak. Lokacja zajebista, tyle powiem. Mamy tutaj w ogóle geomorfa z jakiegoś powodu. To jest kowal losu. Wygląda jak geomorf, prawda? No i mamy też jakieś tutaj kryształki. Ja mam wielką nadzieję, że gracze, którzy nie posiadają tych epików, będą mogli tutaj i tak wejść. Na zasadzie, wiecie, że nie będzie tak, że wchodzicie do lokacji, jest zablokowane, nie? I że nie możecie tutaj wejść i ciekawe co tutaj jest, dowiem się za 4000 godzin gry. Tylko właśnie jest to w ten sposób, że wchodzicie, jest sobie ten kowal losu i on wam mówi, że tutaj możecie wykuć najlepsze przedmioty w grze, lepszych nie znajdziecie, ale przyjdźcie tutaj jak będziecie lepsi, bo obecnie nie jesteście zbyt dobrzy. To by było spoko, wiecie, że dałoby to taki realny, taką realną zachętę, bo w grach musi być coś takiego, że jest taka zachęta, że wchodzicie do lokacji i widzicie, że tutaj coś możecie zrobić, ale jeszcze nie możecie, jeszcze musicie trochę pograć, a w tym przypadku w cholerę czasu. Chyba, że wydropicie po prostu go na farcie taki epik, nie? No i tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś runki. Ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę, co o tym sądzić. Podoba mi się to i tyle, no kurde. Tutaj mamy też jakiegoś gościa, on ma jedno oczko otwarte. Puszcza nam oczko, zobaczcie. Kowal losu, spoko. No i to tyle. Tyle, szanowni państwo. Cóż mogę tu więcej powiedzieć? No chyba nic więcej tu nie powiem. Bardzo jestem szczęśliwy, że chyba nagram to jako pierwszy z większych youtuberów. I co galajusie, bambusie, kurde, pierwszy jestem, tak jest. Sorry, że nie było filmów. Widzimy się za parę dni. Prawdopodobnie nagram wam kolejne perypetie Dzikiego Kapcia. I zrobimy sobie ten opis Aquatona. I co chciałem powiedzieć? I jeszcze do tego Aquatona będę chciał mu kupić skórkę. Bo jest taka fajna skórka zielona na Aquatona. I to też wam nagram, jak ta skórka wygląda. Więc to w kolejnych odcinkach. I tyle. Napiszcie, co sądzicie o tym update'cie, co sądzicie o epikach V2. Mam nadzieję, że tutaj sekcja komentarzy będzie rozbudowana, to znaczy, że jacyś gracze, którzy mają epiki, tak, zwracam się teraz do ciebie, jeżeli masz epika, możesz napisać, co sądzisz, tak, w skrócie, wiesz, nie musisz się rozpisywać, nie pisz rozprawki, mordo, ale napisz w opisie, co myślisz o tym, że będzie trzeba te epiki ulepszać, że prawdopodobnie będziesz miał dużo roboty teraz, ale może będzie to warte. I zobaczymy też, jak to wpłynie na balans. No ja... No dalej mam nadzieję, że kiedyś będę dzierżył epika, tylko kurde żmij, czy ja mam wrażenie, czy żmij nie jest jakimś super mocnym epikiem? Tutaj też takie puszczam pytanie w eter, zostawię je bez odpowiedzi, ale jak patrzę na inne epiki, to też mi jakiś taki się wydaje, chyba najsłabszy, tak mi się wydaje. Ale może jest najlepszy, pewnie jest najlepszy i teraz gadam głupoty, ale Gorthkar przy nim wygląda po prostu lepiej, on wygląda tak, jakbyś naprawdę chciał go mieć, a żmij jest taki o. Dobra, szanowni państwo, dziękuję wam za uwagę. To na tyle w tym odcinku. Nagram może zaraz jeszcze jeden, to wrzucę wam w piątek. Elo, siema, zostawcie kciuka, nara. Zapraszam serdecznie na Discorda, bo tam informuję, kiedy nowe filmy. Jakbyście się martwili, że na przykład odszedłem z YouTube'a, bo dwa tygodnie nie było filmów, to na Discordzie zawsze wam powiem, kiedy kolejny odcinek. Czasem mi się zapomni. Ostatnio jakiś gość ubił na Discorda i wysyłał jakieś reklamy do stron dla dorosłych. Trochę zapomniałem go zbanować. Sorry, jeżeli mieliście dużo powiadomień z tego serwera. Postaram się jakiegoś admina może zrekrutować. KTN, wróć please. Dobra, siema widzowie.